ucząc swego syna chwałą, aby syn Ciebie nie otoczył i aby mocą władzy udzielonej przez Ciebie nad każdym człowiekiem dał życie wieczne wszystkim tym, których udałeś. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego Boga oraz tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Przyjaciele, to jest instrukcja, jak znać Boga. Jeśli chcesz mieć życie wieczne, co trzeba zrobić? Czy znasz Boga? To jest moje pytanie do Ciebie. Nazywam się Marcin Adameczek, przyjechałem do Was z Radomia i chcę Wam to powiedzieć. Czy znasz Boga? Czy znasz największego króla? Króla nad wiekami, który przyszedł, który stworzył tą ziemię i przyszedł na tą ziemię, aby Cię odkupić, aby Cię wyrwać z mocy ciemności, a przenieść do królestwa chwały swojego Syna umiłowanego jednorodzonego. Bóg tak umiłował świat, że swojego Syna jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby ten świat potępić, ale po to, aby go zbawić. I to jest dobra wiadomość, bo Bóg jest dobrym Bogiem. A jeśli ty go znasz, przyjacielu, jak kogoś groźnego, jak ci mówi religia, opowieści ludowe jakieś, czy ktoś jest jakiś wandal z brodą, dziadek z długimi rzęsami, który chce cię tylko ukarać, który tylko czyha na ciebie, żeby cię ukarać, który ci zesłać jakąś chorobę chce, który ci chce zabrać pieniądze, który jak ci się tu nieraz mówił, Bóg nie ukarał. Przyjacielu, to są kłamstwa, prosto z piekła, bo On nikogo nie karze, bo On jest dobry i tylko dobry, rozumiesz? Diabeł jest zły i tylko zły. To wszystko, co jest złe, pochodzi od diabła, bo on przyszedł, by kraść, zabijać i niszczyć. A Bóg jest dobry i tylko dobry i to jest Jego natura, więc On nie może Ci dać złych rzeczy, przyjacielu. Jeśli Go więc znasz jako tego, który jest zły, to nie jest Bóg, On nie jest zły, bo On ukarał zamiast Ciebie, chociaż każdy z nas zasłużył na karę, bo nie ma ani jednego sprawiedliwego, wszyscy zgrzeszyli i pragną chwały Bożej. Rozumiesz, przyjacielu? Mogłeś być na tej ziemi, urodziłeś się, ani razu nigdy nie zgrzeszyć i tak zasługujesz na śmierć z powodu grzechu pierwszych ludzi, którzy to zrobili. Ale Bóg ukarał samego siebie, posławszy Jezusa. On sam wszedł na tą ziemię i oddał życie za każdy grzech. On rozprawił się z grzechem i zrobił to raz na zawsze. Jest to doskonała ofiara. Nie potrzeba żadnych czyśćców, nie potrzeba żadnych innych ofiar. Nie potrzebujesz chodzić na żadne pielgrzymki, ale potrzebujesz połączyć się z Nim, oddać Mu swoje życie, Królowi Wielkiemu. Oddać Mu swoje życie. Wtedy Ty i On to jeden byt będziesz. Rozumiesz, przyjacielu? Będziesz zbawiony na wieki, raz i na zawsze. Na wieki, nieważne później, co zrobisz. Co zrobisz, co źle zrobisz. On przebaczy Ci wszystko, co popełniłeś, co popełniasz i co jeszcze popełnisz. On wie wszystko i On niczym nie zaskoczysz. Nie mów, że o, zawiodłem Boga. No przyjacielu, On zna całe Twoje życie od początku do końca. Nie możesz Go zamieść. Gdy oddasz Mu swoje życie, jesteś Jego, jesteś Jego dzieckiem. On się będzie o Ciebie troszczył, On będzie o Ciebie dbał, On Cię przyodzieje. On powiedział, spójrzcie na ptaki niepowietrzne, nie sieją i nie zbierają, a jednak Bóg jest żywi. Nawet kwiatki, On dbał o kwiatki, nawet włosy na głowie masz policzone. Przyjacielu, zbawienie jest najważniejszą rzeczą. Zbawienie, połączenie się z Bogiem. Cieszymy się nieraz z trywialnych rzeczy. Nieraz widzę, ktoś złotówkę znajdzie na ulicy. Huka w tą złotówkę, tańczy niemal przy tej złotówce. Jakby to nie wiadomo, co się stało. No wielkie szczęście, złotówkę znalazła. Ojej, narobiło się. Przyjacielu, życie wieczne, poznanie Boga, złączenie się z Nim, to jest ominięcie kary wiecznej, ominięcie śmierci, czyli tej drugiej śmierci. Ponieważ to, co żyjemy teraz, że duch jest w ciele, duch ma duszę, jesteśmy duchami, wychodzimy z ciała. Jeśli Jezus powiedział, ten, kto żyje i wierzy we mnie, choćby nawet i umarł, żyć będzie i nie stanie przed sądem, bo już przeszedł ze śmierci do życia. Przyjacielu, Bóg jest wielki, On stworzył ziemię, On stworzył gwiazdy, On stworzył to wszystko, tą planetę, to wszystko stworzył, przyjaciele drodzy. On to wszystko stworzył i on cię kocha. On chce być z tobą, ale on potrzebuje twojej decyzji. Bo on powiedział, stanę przed tobą, błogosławieństwo lub przekleństwo, życie lub śmierć. I on mówi, jakbyś nie wiedział, wybierz życie, abyś żył, bo jak dobry ojciec, on chce dla ciebie życia. Przyjacielu, bo w Chrystusie Bóg świat z sobą pojednał, a nam przekazał słowo jednania. A to jednanie jest to, a dla się stoimy i ci mówimy o Jego miłości, o tym, że On jest dobry i tylko dobry, ale dla ciebie, ale jeśli przyjmiesz Go jako swojego Pana i Zbawiciela, wszystko już zostało zrealizowane na krzyżu.
2000 lat temu. Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał za każdy grzech. Dlatego żaden człowiek nie pójdzie do piekła za żaden grzech, który popełnia. Jest tylko jeden grzech, grzech nieprzyjęcia Jezusa. Czyli żyjesz sobie i olewkę masz równą na to, co zrobił Jezus po prostu. Albo trwasz sobie w religii, masz to gdzieś, co mówisz, co będzie, to będzie i tak będzie, jak będzie. Przyjacielu, a kto wie, co będzie po śmierci? Przyjacielu, zbawienie to jest coś, co występujemy tutaj na ziemi za życia. To jest wybór, który dokonujemy tu na ziemi. Jeśli tu na ziemi wybierzemy Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, jeśli zrezygnujemy ze swojego egocentryzmu, czyli życia po swojemu, życia według swoich pomysłów, życia według swoich ideologii, które i tak do niczego nie prowadzą, a oddamy Jemu swoje życie, wtedy dostępujemy zbawienia. Kiedy mówisz: Jezus, ja wierzę, że Ty umarłeś za mnie i zmartwychwstałeś. Oddaję Ci moje życie. Przyjmij, weź je takie, jakie jest. Ja zrobiłem tak 21 lat temu, oddałem Mu swoje życie i On zmienił całe moje życie, wyprowadził mnie z całkowitej, byłem chorym człowiekiem, lekarze mi nie dawali, dawali mi pół roku życia, już minęło 21 lat, jestem całkowicie zdrowy, Bóg zmienił wszystko w moim życiu, jestem w zupełnie innym miejscu, On jest wielki, On się zatroszczył o mnie, mam życie wieczne, jestem zbawiony. Przyjacielu, każdy musi, może powiesz: a, ja jestem dobrym człowiekiem, nie jakimś tam degeneratem jak ty, albo coś w tym stylu. Przyjacielu, każdy, nawet Nikodem w czasach Jezusa był gość, który był wykształcony, który był, można powiedzieć, uczonym w piśmie, księdzem na te czasy. On przyszedł do Jezusa nocą i powiedział, widział te różne rzeczy wspaniałe, co Jezus wyczynia, znaki, cuda, uzdrowienia, wskrzeszenia i sobie myśli: ja tyle szkół skończyłem i ja tego nie potrafię. A tu gość jakiś tam cieśla i on takie rzeczy robi. I spytał się go, przyszedł w nocy, bo się wstydził swoich braci, w swoim fachu: jak ty to zrobiłeś, że ty to możesz, a ja nie mogę? No Jezus mu powiedział: Nikodemie, ty musisz narodzić się na nowo. Przyjaciele, i to jest instrukcja, co powiedziałem wcześniej, jak narodzić się na nowo. Gdy oddajesz Jezusowi swoje życie, rodzisz się na nowo. Jesteś dzieckiem Bożym, przyjacielu. Jesteś dzieckiem. I tu nie chodzi o jakąś zmianę wiary, bo jest jedna wiara, tak jak jest jeden Bóg, przyjacielu. I naprawdę Bóg jest miłością. Nieważne, a ty może pomyślisz: ale ja tyle złych rzeczy zrobiłem, dla mnie już nie ma szansy. Przyjacielu, dla każdego jest szansa na tej ziemi, bo Jezus, kara za grzech została zapłacona. Nawet Adolf Hitler, chociaż popełnił tak wiele złego, jakby przed swoją śmiercią przyszedł do Jezusa i powiedział: Jezu, przebacz mi, uczyniłem tak wiele złego. Czy wiesz, że spotkałbyś się z Adolfem w niebie? Taka jest jego miłość. Taka jest jego miłość po prostu dla człowieka. On nie ma względu na osoby, on czeka na ciebie. To jest jak Nowy Testament, przyjacielu, bo też mówię, że Nowy Testament, to jest spisany testament, żebyś to wziął. To, żebyś to wziął, przyjacielu. Ktoś cierpiał, ktoś pracował ciężko. Jezus przyszedł na tę ziemię i ciężko cierpiał. Cierpiał, był ukrzyżowany za twoje, był zbity i umęczony. Jak Izajasz pisał: mąż boleści oswojony z cierpieniem, przez tym zgina się swą twarz, swe kolana przed nim zginali. Jezu, on chce, żebyś przyszedł do Niego. Gdy przyjdziesz, narodzisz się na nowo, dostąpisz zbawienia. Gdy weźmiesz ten testament, weź go, on jest za darmo. To jest jak testament, co byś zrobili, proszę, przykładowo wspaniałych rodziców, i oni całe życie pracowali, dorobili się pięknych pieniędzy, piękny dom mają dla ciebie. Ty powiesz: nie, ja nie biorę tego, bo to pycha taka jest, Panie, ja nie będę brał. Ja się sam dorożę, ja nie będę tego brał. Rodzicom by było na pewno smutno, że nie chcą ich dzieci wziąć to, co oni pracowali, harowali całe życie, z myślą, że ich dzieci będą mieli pociechę z tego. Także przyjacielu, weź ten nowy testament, weź ofiarę, weź to, co Jezus za darmo już uczynił na krzyżu, zbawienie, życie wieczne. I do tego się słowo też mówi: szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a reszta wam będzie dodana. Czyli jeśli to weźmiesz, to co zaczął się umania większość ludzi, czyli pieniądze, zdrowie, jakieś rzeczy dodatkowe, to będzie wam dodane, przyjaciele, za darmo. To jest w pakiecie takie po prostu. To jest w pakiecie, gdy przyjmiemy Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, dostaniemy to wszystko, co jest nam potrzebne do życia i do pobożności. Także nie brak nam niczego. On jest tylko Królem, On jest Panem. To Król Królów, który przyszedł dobrowolnie na tą ziemię, który powiedział: nikt mi życia nie zabiera, sam od siebie je oddaję. Mam moc je dać, mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca. To nie to, że go ukrzyżowali jacyś tam Rzymianie, bo po prostu nie. On sam oddał swoje życie, on nie oddał swoje życie, on w ogóle nie przychodzi na tą ziemię. Z miłości to zrobił, przyjacielu, za mnie i dla ciebie. Przyjmij to, abyś żył, przyjacielu. Przyjmij, abyś żył. I to na wieki. Amen.